Symulator pociągu 2013 to jedna z nowszych pozycji oferowanych przez świat symulatorów i jak sama nazwa wskazuje, produkcja ta traktuje o symulacji pociągów. Muszę szczerze przyznać, że podchodziłem do tej pozycji nieco sceptycznie, głównie z powodu mojego nikłego zainteresowania pociągami, a nie mogłem być bardziej zaskoczony, gdy spędziłem przy tym symulatorze wiele godzin już po pierwszym włączeniu. Przejdźmy jednak przez kolejne punkty, które doprowadziły mnie do zauroczenia tym symulatorem. Pierwszą rzeczą, którą zauważamy, to oczywiście poszczególne opcje zabawy. Na pierwszy ogień pójdzie opcja szybkiego przejazdu. Jest to tryb, w którym sami wybieramy sobie model pociągu, trasę, godzinę oraz warunki atmosferyczne, które będą nam towarzyszyły podczas tej podróży. Drugą opcją do wyboru jest tryb jednoosobowy, który skrywa w sobie trzy kategorie scenariuszy do wykonania. Zabawa ze scenariuszami jest o tyle przyjemna, że nie jest to pusta jazda ze stacji A do stacji B. Tutaj mamy do czynienia z listami zadań do wykonania, takimi jak na przykład zebranie pasażerów z konkretnego peronu na stacji kolejowej, która ma tych peronów 18, załadowanie wagonów towarów materiałami, które mamy przewieźć, czy też najzwyczajniej w świecie poprzestawiać parę wagonów z toru na tor. W trzech wcześniej wspomnianych kategoriach kryją się scenariusze standardowe z określonymi formami trudności, scenariusze kariery, w których część z nich jest zablokowana do momentu, w którym nie wykonamy wcześniejszych zadań, oraz scenariusze dowolne, które są zbiorem dość przypadkowych zadań. Ogólnie misji jest około 60, ale na tym nie koniec. Dzięki temu, że gra połączona jest z platformą Steam, gracz ma dostęp do Steam Workshop, w którym zamieszczone są nowe scenariusze stworzone przez graczy, dzięki czemu powiększa się nasz pociągowy plac zabaw. Jedyną denerwującą rzeczą, jeżeli chodzi o ten aspekt symulatora pociągów 2013, to fakt, że część scenariuszy od razu zaimplementowanych do gry nie została przetłumaczona na język polski. Wiadomym jest, że nie wszyscy władają językiem obcym i mogą nie do końca zrozumieć ideę z danego zadania. A przetłumaczenie krótkich fragmentów tekstu nie jest przecież takie trudne. Kolejną rzeczą, która rzuca się w oczy graczowi, jest grafika. W symulatorze pociągów 2013 jest ona bardzo przyjemna dla oka. Modele pociągów zostały odwzorowane w bardzo ładny sposób, a widoki, które towarzyszą nam podczas podróży, momentami naprawdę potrafią przykuć uwagę i gracz może na chwilę zatracić się w ich uroku. Nie jest to oczywiście graficzny poziom jak najbardziej klasowych produkcji, ale trzeba przyznać, że to kawał dobrej roboty. Interfejs podczas rozgrywki jest dość prosty i do zrozumienia, tym bardziej, że po najechaniu kursorem na konkretny przycisk pojawi się od razu informacja, do czego on służy. Jedynym mankamentem jest to, że czasem w panice można zacząć naciskać różne przyciski i ciągnąć za wszelkie wajchy, przez co możemy mocno poturbować samych siebie oraz pasażerów. A jeżeli już o pasażerach mowa, to kamera daje nam w pociągach osobowych możliwość przebywania w wagonie wraz z podróżującymi. Nie mamy niestety możliwości chodzenia po pociągu i na domar złego pojawia się rzecz, która przynajmniej mnie mocno zasmuciła. Modele pasażerów nie ruszają się w żaden sposób. Są to tylko statyczne postaci, prawie jak elementy tła. Nie mówię, że powinny one skakać, tańczyć i bawić się, ale chociaż mogłyby wykonywać podstawowe ruchy. Czemu? Dlatego, że wybierając kamerę z wagonu pasażerskiego, chciałem się wczuć w osobę, która podróżuje pociągiem, którym ja również steruję. A wierzcie mi, nie jest to proste. Kolejną rzeczą, do której mógłbym się przyczepić, to fizyka. Na torach pociąg faktycznie zachowuje się jak wielkotonowe monstrum, które przy sporej prędkości potrafi zmieścić z powierzchni ziemi wszystko, co stanie mu na drodze, ale niestety, gdy dojdzie do kolizji lub wykolejenia, to fizyka przestaje działać w taki sposób, jaki byśmy chcieli, co prowadzi do wielu zabawnych sytuacji, jednakże nie powinny one mieć miejsca w symulatorze. Warstwa muzyczna ogranicza się do stukotu pociągu podczas jazdy. Każdy pociąg brzmi nieco inaczej i inaczej zachowuje się na zakrętach, przez co wsłuchiwanie się w miarowe dudnienie jest uspokajające i nie sprawia, że za wszelką cenę staramy się włączyć radio i zagłuszyć grę. Reasumując, symulator pociągu 2013 to bardzo dobry symulator, przy którym miałem wiele zabawy i na chwilę obecną zostawiam go na dysku, wiedząc, że na pewno jeszcze do niego wrócę. Jest to graficznie ładna produkcja, która fascynuje szczegółowością wykonanych modeli i pociągów i ich wnętrz oraz hipnotyzuje widoczkami za oknem. Na dodatek oferuje szeroki wachlarz zadań do wykonania, które nigdy nie są tak proste, jak się wydaje, co dodaje całemu symulatorowi trudności, która i tak jest spora. W końcu gracz musi podczas rozgrywki zapanować nad prędkością kierowanej przez niego maszyny, nad podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i musi zwracać uwagę na zwrotnice i światło na trasie. Nie chcemy przecież, żeby na trasie pojawiła się jakaś kolizja, prawda? Koniec końców zmuszony jestem wystawić tej produkcji ocenę 6/6 w mojej subiektywnej skali ocen. Polecam tę produkcję każdemu, kto interesuje się pociągami, jednakże pozostałych również zachęcam do sprawdzenia tej produkcji, bo możecie się zdziwić, jak jest wciągająca.